czerwca. Czyli chciałbym złożyć wszystkim dzieciom, i tym dużym, i tym małym, wszystkiego najlepszego. No, a tak poza tym, to dobrze wiecie, że mały rekin strzela ślepakami, więc swoich dzieci nie ma, to dzisiaj pod swoje skrzydła wziął swojego nowego kolegę. Tam, gdzie mieszkam z Olzy, Mateusza, i on będzie reprezentował mnie na zawodach dla dzieci. Więc zapraszam na taką relację z zawodu Dnia Dziecka. Powiedz cześć, Mateuszu. Cześć. Głośno. Cześć. Jeszcze. Cześć. Andrzej dzisiaj nie gra w zawodach, tylko jego córka, ale znowu będzie krzyczał. Ta nie łowi się tak. On jest nim. Kocham cię, Dominik, kocham cię. Raus, raus. A gdzie jest Krzysiu? Dali ci balonka. Mojej koleżanki. Dali ci balonika, ja? To jest trochę na para. Ładna, nie? To Dominika dziewczyna podobnie. Dzieci, młodzież, rodziców, opiekunów, dziadków. Szybciutko zrobimy odprawę, bo nam pogoda może dopisać figle, także się nie będziemy, jak to się mówi, rozgadywać. Organizacyjnie tutaj sędzia przedstawi warunki, jakie dzisiaj będziemy mieli na tych zawodach. Dzień dobry. Dzieci jak zwykle podzieliliśmy na 3 grupy wiekowe. Najmłodsi, najbardziej ambitni przy baseniku. Średnia grupa, czyli do lat 11, będą wędkować tu na pierwszych stanowiskach. Grupa starsza, czyli powyżej 11, wędkują na stanowiskach ostatnich. No. Andrzejku, pokaż co umiesz, tam jest twój stawek z rybkami. Idź tam połapać. Melia. Artur. A nie, to idź się kopać. Ty daj mu tą wędkę do ręki. Trzymaj, jest! Trzymaj, jest! Trzymaj mocno! Jest! Kręcimy, 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 jest ryba, jest ryba! Brawo! Adik, chodź, tu jest fajny staw dla ciebie. Chodź połapać. Już losowałeś? Ile? 43. Paulina Szkaradek. Chodźcie. Na Nosalów idzie po zwycięstwo. Prawie nie doszła rodzina Paczów, idzie po zwycięstwo. Ale wszystko zobaczymy, jak to będzie. Mateusz już gotowy do wędkowania. Pomóc wędkować mu nie mogę, ale nikt nie mówił, że nie mogę mu zrobić zanęty i podnęcić stanowiska, nie? Więc już to robimy. Zanęta standardowa, taką co ja zawsze używam na zawodach. Już opis znacie całej zanęty, z czego ją zrobić. Prawie na każdym filmie pokazywałem. Kuleczki idą, leszcze już idą, karpie już idą. Pytanie jest takie. Czy Mateusz sobie da radę z tą sarkenkową Olzą? I ryba, idą. Jest fajna rybka. Ale tak się nie ucz. Do powrotu rzucaj to. Dawaj, to najpierw trzeba założyć nowego ryba. No, to była ryba już. To była ryba, to trzeba było ciąć. Nie utopi żyłki, to tak właśnie jest, że potem ten spławik. Widzicie ten błąd, jaki robi? Pławik mu się ten i pławik pod wodą, ale czeka teraz. Jest rybka. Jest. Nieduży leszczyk, ale jest. Za długo mu trwa to odpinanie. To już by mogły być 3 ryby złapane, albo 4 nawet. Czas ucieka, czas ucieka, zawody trwają, a on dalej się bawi z tym. I celną do siatki. Ły, a ły. O, na szarpa, proszę. Ma to wymiarowo. Nie wiem, czy jednej dręgi nie wrzuci niemiarowej, trzeba zerknąć. I tak coś przybiło się, ale... Ja ma chyba miarę, no w górę, co jest. No to wyrzuć, no, jednak ja widziałem to dobrze. No, dobra. 800.
między 823 i 25 ludzi. No, 825. No jest, jedna rybka. Tamta na wagę, chodź. Wiktor złapał. Nie. Pokaż, co złapał. Taki malutki. 25. 25, tak? Gratulacje. Tego czy tego? Czy tego, czy tego? Sawery, wyciągaj wędki. Znaczy rybki. Dwoje w tej samej kategorii, to... Okay. Taka płoć, to całkowitko, piękna duża płoć. To ten wędkarz ma takie rybki piękne. A uśmiech, gdzie zgubiłeś? Ile? 700. Stanowisko numer 6. I teraz wujek Adaś łapał. Kto to łapał? Ja. Imię, nazwisko? Kuba Żurek. No, to dobrze. Gdzie tam jesteście? Wynik jest piękny, no, gratulacje. Masz szansę na majstra. Sam wybierał haczyki, nie? Powiedz. Nie, najwięcej. Wow, pięknie. 1110. Idzie jakaś potworna wielka ryba. Wow, wow, wow. Coś jest. Coś jest. A teraz zobaczymy, co dzieciakom przygotowali za nagrody. O, wszyscy mają drugie miejsce, widzę tutaj. A nie, jednak drugie i trzecie też jest. Kamila, ty rośniesz, dziołcha, ty rośniesz. No, ci powiem. Tutaj drugie nagrody. Ale tu kolorowo. No, i dzieciaki dostają pojeść. Mają nawyki fajnie. Kto był pierwszy? Ja! A tu mamy wyniki. Jak się okazuje, mój podopieczny jest na pierwszym miejscu. Kotwica Mateusz. Co trzeba zrobić, żeby wygrać? Trzeba mieć dobre stanowisko i mieć dobrego trenera. Kto był trenerem? Kto był trenerem? Zaś taki skromny Adaś. Ja tatu. Adaś, a powiedz, jak wczoraj byłeś na zawodach i miałeś 360 gram i 10 miejsce. Stało się. Aż ale tata się śmieje. A rybki? Tu jest mamusia, która... Zachęcała rybki. Witamy w dzisiejszych zawodach z okazji Dnia Dziecka. W grupie dzieci do lat 11 pierwsze miejsce Żurek Kuba. Prosimy tutaj. Gratulacje. I tu proszę do... Proszę pani podawać bez mówili. To jest najmniej ważne. Brawo. Wybieraj sobie jaką nagrodę. Drugie miejsce Nosal Krzysztof. 790. Gratulacje, tu masz cyferką dwójką, wiesz? Gratulacje. Mikoś Bartosz! Gratulacje. I tak, w dzisiejszych zawodach z okazji Dnia Dziecka w kategorii dzieci 12-16 pierwsze miejsce Kotwica Mateusz. Proszę, dziękuję.
Podobno to jest numerko. Gratulacje. To jest... Dobra Galicja! Filiński Kamil! Mateusz, powiedz nam, co zrobić, żeby wygrać zawody? Mieć dobrego trenera i technika, czyli zawodnika. Dziękuję panie Dominiku.